Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że zgodnie z planem przystępujemy do realizacji zadań drogowych, które zaplanowaliśmy na ten rok. I mówimy tutaj o trzech drogach z Funduszu Dróg Samorządowych. Są to drogi Grądy-Starowice, Włodary, ale także najważniejsza inwestycja, Aleja Wojska Polskiego. Na pierwszej z dróg, czyli Grądy-Starowice, prace już się rozpoczęły. Czekamy na podjęcie działań na drodze we Włodarach, a w piątek po konsultacjach technicznych mam nadzieję, że za chwilę wejdziemy, za co z góry już przepraszamy za utrudnienia na drodze Alei Wojska Polskiego. W tym czasie pamiętamy także o innych odcinkach, które należałoby poprawić i takimi odcinkami dróg, które już także zaczynają być robione prace. Jest to Paszków-Kozielno, Bykowice, Reńska Wieś, ale także będzie realizowane 450 metrów w miejscowości Rączka w gminie Gormandów. Oprócz prac związanych z nawierzchniami trwają także prace związane z przebudową chodników. Te prace są 50/50, czyli wkład gmin oraz starostwa powiatowego w Nysie, i takie prace trwają w Chruścinie, gmina Skoroszyce, a także Biskupów Łączki. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania spowodują to, że bezpieczeństwo na drogach powiatowych powiatu nyskiego znacznie ulegnie poprawie, i z czego my bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że te drogi, które zgłosiliśmy do Ładu, Polskiego Ładu, dostaną dofinansowanie i będziemy mogli Państwa o tym w najbliższym czasie poinformować.